Halo? Tak, słucham. No mam taki problem, nie wiem, pani się zdenerwuje na mnie, ale ja zaprosiłem kolegów tutaj do mnie do pokoju, żeby się napić. No to się zdenerwuje, to niech pan wyprasza pokoju. Właśnie pokoju oni, jakiego numeru? właśnie oni śpią i ja nie mogę się ich pozbyć. Ale pan sobie teraz ze mnie żartuje. Oni No się... wie pan, co chce, co mam pan policję wezwać, czy jak? Jaki numer pokoju, niech mi pan powie, albo niech pan sobie jaj nie robi. No znaczy to nie są jaja, no proszę pani, ja się boję teraz... Dobrze, to z którego pokoju niech mi pan powie, który pokój. Ale co się stanie, jak podam numer pokoju? Czy będzie jakaś afera, czy nie? Nie będzie afery, pomogę panu zlikwidować kolegów. Znaczy się wyprowadzić kolegów. Bo... Jaki numer pokoju? Ale oni śpią pijani, bo oni wypili spirytus. Jaki numer pokoju niech mi pan... A od kiedy koledzy są u pana? No kurde, 2 dni. 2 dni są u pana. Aha, tak. Dobra, w porządku. To teraz pan mi powie numer pokoju, to bo, sobie poradzimy na to. Bo oni wpadli w ciąg alkoholowy, pili spirytus. Tak, już pan już teraz rozumie na pewno bimber albo takie rzeczy. No rozumie wszystko, tylko niech mi pan powie jeszcze numer pokoju. No to pani się zda na tych sprawach, ja widzę, że pani... Ależ oczywiście, proszę pana, znam się na wszystkim. Tylko niech mi pan powie numer pokoju. A pani ma jakiś bimberek załatwić? Tak, oczywiście, zaraz panu przyniosę. O kurde, to numer nie pokoju problemu, podaje tylko, się. Tak, tak, tylko niech mi pan powie numer pokoju. A ile pani ma go? A pan wie, że te rozmowy to są nagrywane? No tak, ja, te, no tak, ja też nagrywam tą rozmowę. Bo to automat, dobrze, bardzo automatycznie, bardzo dobrze. Automatycznie tak, się nagrywa. Oczywiście. Tylko ja panu mówię, że w tym momencie, jeżeli pan sobie robi żarty, no to może być niefajnie, naprawdę. Aha. I o to też się postaram. Powiem znaczy, pan bo... numer pokoju, czy nie? No znaczy, ja się boję podać numer pokoju. A wie pan, że numer telefonu też się wyświetla? No tak, no pani też się wyświetla. No, no tak, oczywiście, no ja sobie, wie pan co, ja nie mam zamiaru, nie wiem, coś w ukryciu mówić panu, albo cokolwiek, ja nie mam się czego bać, ja nie mam się czego wstydzić, ja nie mam czego no ja też nie. ukrywać. A pana w kwestii to chyba raczej. Nie, no ja też się nie boję niczego. I teraz pan się nie boi. Dobrze, to pan się nie boi. A niech pan mi teraz powie numer pokoju, to będziemy... No proszę pani, ja powiem pani tyle. Ja tak naprawdę studiuję dla rozrywki, tak? Żeby się napić, żeby u rodziców w domu pan nie musi... studiuje, tak? Tak. Pan studiuje, tak? Tak, tak. A ja panu teraz coś powiem. Ja studiuję dla pan, rozrywki. Niech pan sobie... Niech pan teraz pan dla rozrywki studiuje. Tak. Tylko pan studiując dla rozrywki wynajął sobie akademik, tak? No tak. No tak, a ja teraz panu powiem, że jeżeli chodzi o nasz akademik, to my nie mamy studentów, tylko są same studentki. No i jeżeli sobie pan w tym momencie żarty robi, to proszę, sobie dalej robi. Proszę pani. I skończyliśmy rozmowę, co? To już studentki nie są same, bo proszę pani, ja jestem studentem i tu jestem. Wie pan co? Żarty pan sobie robi. Jeżeli pan w tym momencie nie powie mi numeru pokoju, to nie mamy o czym rozmawiać. A na pewno konsekwencje z tego będą. Jakie? Pytam się, jaki numer pokoju. Jeżeli no, nie, kończymy rozmowę, bo nie ma sensu. Ja jestem z Ukrainy. Pan jest z Ukrainy, studiuje pan. I pan sobie dla rozrywki przyjechał pan z Ukrainy i sobie tak, studiuje tak. tutaj dla rozrywki. No pan jest. Uciekłem przed wojną, żeby mnie nie zabili. Tak, tak. Mhm. Poważnie. No, nie chcę panu brzydko powiedzieć i nie. A to powiem. Pani powie, bo ale ja lubię. Powie mi pan numer pan lubi. Powie mi pan numer pokoju czy nie? Pytanie krótkie i proszę o odpowiedź. Proszę pani. Jeżeli nie, to mówię. Wołodia Paszalk. Kojarzy pani takie imię? Jak? Jeszcze raz? Wołodia Paszak. Moje. To już wszystko wiemy. Dobrze. Na razie. Na razie. Ej, ja podałem imię, nazwisko z opinii Google, nie? Z opinii Google podałem imię, nazwisko, bo tu jakiś Wołodia Paszak wystawił opinię 4-3 miesiące temu i dodał zdjęcie z tego akademika. No, halo, witam. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie fotoalbum ciążowy, prezent dla kobiety w ciąży. Tak? To jest aktualne? Tak, oczywiście. A pan mi powie, że to musi być dla dziewczyny w ciąży? To nie może być, bo chciałem to kupić. Halo? Powiem panu tak. Jak kto woli. Ja to sprzedaję dla kobiet tam w ciąży, czy które urodziły.
Aha. Dla osób, które po prostu chcą wkleić swoje zdjęcia, ale wykonuję również albumy na indywidualne zamówienia, także... Znaczy nie, ja chciałem właśnie te nasze wspólne 9 miesięcy, bo dziadek z babcią 9 miesięcy już są razem w związku i chciałem im takie coś dać, nasze wspólne 9 miesięcy. Okej, i wtedy jakoś grafikę zamieniamy? Ja dam babci zdjęcia, panu wyślę i normalnie pan narysuje to, czy jak to byśmy zrobili? No mogę wykonać grawer. Aha, a co to jest ten grawer? Tak jak jest ten napis wykonany, to on jest wygrawerowany na drewnie. Jest to wypalony. No dobra, to pan może ten wygrerować. Ja dam panu zdjęcia babci i dziadka, jak się całują i da radę to zrobić? Proszę mi przesłać najlepiej na maila. Chyba nie wiem, że... chyba, że jakieś inne zdjęcie. Bo... No. Powiem panu tak, najlepsza grafika byłaby grafika wektorowa, ale ze zdjęcia również możemy to wykonać. A co to jest ta grafika Wiktora? Co to jest ta grafika Wiktora? Grafika wektorowa jest to grafika składająca się z linii. Aha. Ze zdjęcia może być ten efekt troszeczkę gorszy, ale też do wykonania. A ta grafika wiktorowa jest droższa czy tańsza? Wszystko będzie w tej samej cenie. Aha. No dobra, to pan powie, jakie zdjęcia by pan potrzebował, to ja mogę babci dziadkowi narobić zdjęć. Proszę przesłać zdjęcia, jakie pan ma, najlepiej wspólne. No tak, mam na przykład takie, jak leżą w łóżku i seks uprawiają. Może być takie zdjęcie? No, jeżeli chce pan takie zamieścić, to może być. No chciałbym. Jest tylko wykonanie. No chciałbym. Wpłacił 2 złote. Bo oni po prostu będą zadowoleni z takiego prezentu, powieszą sobie na ścianie czy gdzieś tam i po prostu... Tylko ile by pan chciał za takie coś oczywiście? Tak się spytam. Za indywidualny taki projekt za cały album będzie 90 zł. O! No to mi pasuje to. Myślałem, że to drożej wyjdzie. No tutaj akurat wychodzę właściwie zawsze w stronę klienta. No. No to... Będzie 90 zł. Gdzie ja tego MA-sa znajdę do pana, żeby podesłać? Proszę wysłać na sklep @laser.pl. Aha. No dobra, a to mogą być takie zdjęcia telefonu. Za chwilkę wyślę na ten numer telefonu. No dobra, a to będą zdjęcia takim telefonem wykonanym, mogą być? Czy po prostu te zdjęcia muszą być jakoś u fotografa, czy to może być telefonem? Proszę przesłać to, co pan ma, wrzucę w program i zobaczymy, co no dobra, czyli da uzyskać. No chyba, że dzisiaj jeszcze wieczorem, jak będą się kochać, to im nastrzelam jakieś fotki. Czy nie? No jeżeli pan ma taką możliwość i takie chęci. No proszę. Tak, bo oni to robią właśnie w kuchni zawsze, no. To im podejdę, pstryknę i... Bo babcia na wózku jeździ, dziadek ją tylko odchyla na wózku i rżnie normalnie, aż wiórki lecą. Także ja bym panu podesłał właśnie wtedy te foty. Halo? Dzwonię w sprawie auta. Opel Corsa C1.2 to jest aktualne? No jeszcze tak. Jeszcze tak, czyli po prostu ludzie ustawiają się kolejkami, żeby go zakupić, tak? Znaczy, no nie kolejkami, ale no, ma tam przyjechać jeszcze jakiś pan. A proszę pana, pan mi powie, to jest sztywna cena? Nie no, sztywna, no wie pan, no. Coś tam zawsze można porozmawiać. No, bo ja bym... No tak, ja bym chciał porozmawiać o tych kołach, bo to będą chyba koła do wymiany, czy nie? To znaczy, Octogenek wpłacił 100 zł. No widzę, że rdzaje bierze te koła. Że rdza te koła bierze i no, że takie brzydkie te koła już są. Czyli czy... No to są stalowe koła, no to... No tak, i czy one będą, i czy one już będą do wymiany, czy jeszcze nie? Bo to, gdzie do wymiany, proszę pana. Bo to jest, proszę pana, samochód, bo ja się nie znam na samochodach, ale po prostu to jest samochód dla mojej babci na urodziny, która ma 85 lat. Bo dokładnie ona za tydzień kończy 85 lat i to jest prezent samochodowy dla niej, o. Wie pan co, nie wiem, czy kobieta w wieku 85 lat powinna jeździć samochodem. Tak, bo ona jest w dobrej formie, ma prawo jazdy przecież, czyli może jeździć. No
teoretycznie tak, ale zalecałbym jednak... Ale przecież ona jeździ cały czas teraz. Ona już jeździ 70 lat prawie. No dobrze, no przecież ja nie twierdzę, ona jeszcze pracuje w restauracji jako kelnerka i tak dalej. Bo ona ma swoją restaurację taką wiejską, że wesela wyprawia i tak dalej. Ona jest naprawdę w dobrej formie. No też życzę takiej werwy jeszcze przez następne 100 lat. No, no właśnie, jestem zainteresowany tym samochodem. I kiedy można... Kiedy można by było po niego podjechać i tu żadnych zdjęć ze środka nie ma? Czy pan nie ma po prostu czegoś do ukrycia, że nie wiem, że siedzenia są obdrapane? Bo żadne... Nie są obdrapane, nie pan co? Bo żadnych zdjęć ze środka nie ma, o. Ja jutro mogę panu zrobić zdjęcia ze środka i wystawić na ogłoszenie. I pan mi jeszcze powie, tam z tyłu na kanapach jest w miarę dużo miejsca? No to jest Opel Corsa, no to nie jest duży samochód. Bo czasem babcia jedzie do lekarza, to lubi się położyć z tyłu, takie łóżko sobie zrobić z tyłu na siedzeniach. Poduszkę wziąć, przespać się w aucie. Ona sobie tak lubi zrobić. Dobrze, no to i czy jeżeli będzie... ma 1,20 m, to spokojnie może nawet kopyta wyciągnąć. Znaczy nie, bo ona nogi pod ten zawsze, nogi podgina. I sobie tak leży. Aha, podgina. Tak. No to dobrze, że nie na prostych nogach, bo z prostymi nogami do przodu to tylko w jedną stronę. Aha. No dobra, a jakaś jazda próbna, coś jutro by dało radę zrobić? Wszystko dałoby radę, jakby się chciało. A o której godzinie by pasowało panu? O każdej możliwej. A tam jest klimatyzacja w środku, czy to jest bez klimatyzacji? Jest klimatyzacja. Bo nie ma zdjęcia ze środka, tak to bym się nie pytał, bo bym widział, ale nie widzę nic tutaj. No, też właśnie panu mówię, że jutro zrobię parę... A ogrzewanie tam jest? Jest. A nawigacja? Tak, nawigacja też jest. Znaczy tak w kierownicy jest zbudowana, czy jakoś obok? Obok. No okej. Okay. No to by nam pasowało. Widzę bogate wyposażenie. Bardzo bogate. Jeszcze mam pytanie, czy są elektryczne lusterka, czy ręczne takie? Ręczne. A szyby? Szyby elektryczne. Aha, no to by pasowało. Bo szyber dachu tu nie ma w tym aucie, no nie? No dobra, no to by pasowało. I siedzenia są na pewno zadbane i tak dalej. Jakieś narzuty są na te siedzenia posadzone? Nie ma takiej potrzeby, bo są w dobrej kondycji. No dobra, no. A, jeszcze jest jedna sprawa taka. Nie wiem, czy pan się na to zgodzi, ale... No bo babcia jeszcze ma dziadka, tak? Halo. No, słucham pana. I po prostu oni czasem z tyłu lubią się po prostu, no powiem panu słowami takimi, no... Lubią się bzykać w samochodzie, o tak panu powiem. I czy tam jutro by była szansa, żeby ich wpuścić na tył? Żeby dziadek szybko o babcie wybzykał i oni wyda... Może się rozhulać jak ta lala nawet. No dobra. A pan robił takie rzeczy w tym aucie? Czy tam nie są poniszczone już amortyzatory i tak dalej w tym aucie? Fotele są trochę poplamione, ale no to... Można sobie wyczyścić. Aha, od czego są poplamione? No, a jak pan myśli? No, nie wiem, ciężko mi się domyśleć. Od tego, co pana babcia robiła z dziadkiem. Od mleka? No, tak. Aha. A ona nie zajdzie w ciążę, jak się położy po panu? No, jak się zacznie ocierać tam o te fotele, to kto wie. Aha, i pan będzie miał wtedy dziecko z nią. No, będę pana, nie wiem, pradziadkiem. A wie pan, że dziadek wtedy pana by zajebał, jakby pan był normalnie żonie jego dziecko zrobił? On by przyszedł do pana z sikierą i by panu normalnie kutasa uciął sikierą. Nie wiem, z czym by tam przyszedł, ale ja mam inny sprzęt z racji wykonywanego zawodu, którego bym użył. Jaki? Ale nie będę panu mówił. Pistolet? Tom. Czekaj. Bo proszę pana, dziadek był policjantem 50 lat.
A to dobrze, to może to mamy coś innego. W biurze narkotykowym pracował. No, ja. Więc jak pan bierze narkotyki czy coś takiego, to dziadek od razu pozna pana. Wystarczy, że on panu spojrzy w oczy i od razu będzie wiedział, czy pan marihuanę palił, czy co pan robi. Czy jakieś Mam rozszerzone. Tak. O, widać, że pan lubi sobie mefedron przynosować, tak? Że pan wie od razu, jakie to objawy są i tak dalej. Czyli pan się tu przyznaje do posiadania narkotyków, tak? Ja panu mówię, że lubię sobie porobić jaja, ale do pewnego czasu. O, i teraz jaja nagle, czyli tutaj pan się mnie zaczął obawiać, że ja tutaj mam dziadka w policji i tak dalej. Pan się zaczął obawiać teraz, tak? Ja zapraszam pana dziadka, chętnie z nim porozmawiam. Dobra. Mam teścia, który był w sekcji zabójstw, także na pewno się dogadamy w trójkę. No dobra, to my jutro będziemy to auto oglądać. Super, zapraszam. Dobra, na razie. Halo? Witam, dzwonię w sprawie kukurydzy. Tutaj pan oferuje się na sprzedaż. Tak, tak. Ile pan ma kilogramów tej kukurydzy? No, sporo. Czyli ile? No nie wiem, ile pan chce kupić. Zależy. No, z 20 kilo pan ma chociaż jej? 20 kilo? Pan ma chociaż tyle, pan czy nie? Tyle? Nie, znaczy ile pan ma, się pytam. Ile pan ma, o? No około 10 ton chcę sprzedać. 10 kilo pan tylko ma? Ton. Aha, tony to jest jeszcze mniej niż 10 kilo, tak? Czy więcej? Halo? Halo? 10 ton pan, 10 ton pan tylko ma, tak? Tak, tak. No kurde, no mało pan ma tej kukurydzy. No myślałem, że chociaż 10 kilo pan będzie miał. No a tu 10 ton, kurde, no trochę. No nie wiem, ile z tego popcornu by wyszło, bo chcę dzieciakom zrobić. Nie wiem, pan spróbuje zobaczyć. No dobra, to kiedy można przyjechać? Czy to jakoś wysyłką jest? Bo pan jest z Edwardowa, tak? Tak, tak. A ja mieszkam w Kazanowie Popcorn to się nie nadaje. A ja mieszkam w Kazanowie obok Dino. Wie pan, gdzie to jest? Kazanowo? Halo? Kazanowo to nie wiem, gdzie jest. No Kazanów, nie wie pan, gdzie jest? Kazanów? No to Kazanów wiem. No właśnie, no to ja jestem z Kazanowa, obok Lewiatana mieszkam. Halo? No i? No i dałoby radę przywieźć tamtem kukurydzę? Bo ja bym musiał... Nie dałoby rady. Bo ja bym musiał rowerem jechać, bo ja nie mam samochodu ani nic. No to pan podjedzie, no. Rowerem? Halo? No oczywiście, daleko jest. No panie, no ale zimno, nogi mi mają odmarznąć. Dobra, no na razie. Nie, bo ja chcę kupić, halo, nie rozłączać się, tak? Bo ja chcę na poważnie kupić tą kukurydzę. O ty chamie. Chciałem powiedzieć, że zimno jest. Czekajcie, bo ja jeszcze nie skończyłem, on się za szybko rozłączył. On się za szybko rozłączył, bo ja jeszcze mu chciałem powiedzieć coś. Ja mu jeszcze coś chciałem powiedzieć. Halo? Halo. No czemu pan się rozłącza? Ja chcę kupić od pana kukurydzę. No to pan bądź poważny, a nie sobie jaja robi. No tak, ale jak rowerem będę jechał, to na poważnie mogę zbarć. A to mnie to obchodzi, no. A będę mógł... Jak ja sobie robisz, to po co dzwonisz? Właśnie nie robię jaj, to jest najlepsze, że ja nie robię jaj. Ja na poważnie chcę kupić. Zadzwoń do mamy kolegi i powiedz, że wyrzucają go ze szkoły. Ale ile chcesz kupić? No nie wiem, no tak za 100 kilo chociaż. To 100 kilo to jest. No dobra, no to... No tak, ale na rowerze nie dam rady tego zabrać, tak? Halo? No to ja panu nie podrzucę, no. Trzeba sobie załatwić transport i... Aha, a pan wie może, czy taksówkarz jakiś by to przewiózł, czy coś? To się pan zapyta taksówkarza, no. Aha. No dobra. Zadzwoni pan do taksówkarza, zamówi, że taksówkę to pewnie przewiezie. 100 kilo. No albo mam pomysł jeszcze jeden, tak? I tylko nie wiem, czy pan się zgodzi na ten pomysł. Żebym przyjechał po prostu na rowerze w jedną stronę. Ogrzałbym się u pana w domu. Pobzykał się z pana żoną.
No i bym się już był ogrzany i... Dobra, na razie. Bym był już ogrzany i bym wrócił. Zadzwoń, jak pan spoważniejesz. No ale to jest właśnie, jest poważne. Tylko ja mówię, na początku powiedziałem, nie wiem, czy pan się zgodzi na to. Halo? Halo? Słucham? Witam? Słucham? Halo, witam? Bo ja tam tydzień temu wynajmowałem domek u pani. Halo? Tak? Wynajmowałem tydzień temu domek u pani i po prostu dziewczyna zapomniała jednej rzeczy z łazienki zabrać i czy byłaby szansa, żeby to odzyskać, o. Tak się spytam. Wie pan, co to pomyłka, bo tydzień temu nikomu nie wynajmowaliśmy. Znaczy, nie mówię, że to było równy tydzień temu, ale to było, proszę pani, wie pani, o co chodzi. Coś około tydzień temu, może trochę dłużej. A jaki dom, niech pan powie? Dom Leśny Zakątek. Z Oelixa dzwoniliśmy. Chwileczkę, dobrze? Bo ona zostawiła po prostu wibrator taki biegowy, on kosztował 1000 zł i on potrafi bardzo dobrze zrobić i zależy nam, żeby odzyskać go. Chyba, że pani teraz się nie przyzna i pani sama go używa. Halo? Halo, witam. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie rower Rama Giant, koła 24. A, już sprzedany. Sprzedany już? Tak. O kurde. A można wiedzieć, kto go kupił? Nie wiem, jakiś pan przyjechał, po prostu go zabrał. Aha, bo powiem panu tyle, że to był mój rower skradziony i pan teraz samą ramę sprzedał. Pan ukradł cały rower, czy tylko ramę spod kościoła? 2 lata temu. Wie pan co? Wpłacił 2 złote. Nie wiem, ja ten rower ze złomowiska wziąłem po prostu. Aha, czyli on został skradziony i na złomowisko ktoś zaniósł, aha. No, chyba tak. No dobra, to... No i to miałem zamiar zrobić, ale leżał 2 lata i... No dobra, to na razie, no. A na jakim złomowisku to ich oskarżę o kradzież, pan powie, nie? To było w Zabrzu. A, dobra, to ale wiem nie gdzie. Nie powiem panu, jakie... Dobra, wiem gdzie. No, wiem gdzie, no. Aha, to co? No. To z Zabrza, tak? Był skradziony tak, rower? Tak. Aha. No, no to jakoś tak 2 lata temu było, no, bo jakoś go tak zabrałem 2 lata temu. No, dobra, na razie, no. No, 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 na razie, no. To przykro mi. No, no, na razie, no. No, na razie, no. Halo. No, na razie, no. Halo.